Witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Szymon oraz Filip. Jesteśmy reprezentantami firmy VapeHe. Chcielibyśmy dzisiaj zaprezentować nasz najnowszy produkt. Zamiast sprzedawać liquidy, postanowiliśmy, że jedniemy czymś poważnym. W tym momencie zastanawialiśmy się, czy może wyprodukujemy jakiegoś sticka, czy może jakąś górę, czy może jakiś dripper. Po dłuższych naradach stwierdziliśmy, że to wszystko jest chujowe i trzeba zrobić coś takiego, przez co po prostu inne firmy zbiorą manatki i pójdą kosić trawę na Jamajce. W tym momencie chcielibyśmy zaprezentować Wam najnowszy produkt waperski, niedostępny aktualnie nigdzie. Wszystko naszego autorstwa. Długo siedzieliśmy, myśleliśmy. Chcieliśmy połączyć wiele rozwiązań, które są najwygodniejsze w obecnej sytuacji. Miejmy nadzieję, że stanie się to modne w jak najszybszym czasie. Otóż tak, w chwili obecnej przed nami prezentuje się Mod Chain naszego autorstwa, widać, He. Tak, ponieważ jesteśmy w VapeHe, postanowiliśmy nazwać go imieniem miejsca, w którym się znajdujemy. Teraz posłuchajcie, proszę Wam, parę jego atutów. Zaczynajcie. Co mogę powiedzieć? Jak już słyszycie, w tym momencie smaży się olej, jest przygotowywany. Największą zaletą jest 1000-watowa moc. Myśleliśmy, że może ustawimy całą tą górę na jakimś hamerowgodzie czy coś w tym deseń, ale stwierdziliśmy, że brak mi tutaj powera, więc zrobiliśmy własną elektronikę, 1000 watów podaje. Dokładnie tak. Dodatkowo atutem jest, jeszcze raz pokażę, ładowanie indukcyjne. Kablem oczywiście, ale wystarczy to położyć i wszystko elegancko działa tak jak powinno. Wystarczy zagrzać raz, ładowanie trwa niecałe 3 minuty, to mogę zapewnić. Każdy będzie zadowolony z tego. Co najważniejsze, wiele tego rodzaju modów, kitów posiada dzisiaj kontrolę temperatury. Stwierdziliśmy, że dla nas jest to również ważny element, dlatego zamontowaliśmy tutaj innowacyjny system kontroli temperatury automatyczny. Polega na tym, że nasz mod grzeje liquid do temperatury 100 stopni, przytrzymuje chwilę to, wypuszcza chmurę i temperatura z powrotem opada, chłodząc grzałkę. Dokładnie tak. Dodatkowo zamontowaliśmy na spodzie dolną grzałkę, która jest stała, niewymienna. Nie potrzeba męczyć się w kupowanie wymiennych lub kręcić samemu. Wszystko w zupełności wystarcza. Ona się nie przepali i zastosowaliśmy taką specjalną właśnie technologię do tego. Tak więc koszty, wiadomo, są jednorazowe. Kupujecie raz, nie musicie się martwić dalej. Chciałbym jeszcze tylko dorzucić, że grzałka jest pokryta specjalną teflonową płytką, dzięki której nigdy się nie przepali, nigdy się nam nie skarmelizuje liquid. Nie dzieje się z tym kompletnie nic, a co najważniejsze, nie psuje się. Kolejnym elementem, który jest warty tutaj przedstawienia, jest pojemność. Bardzo proszę, pokaż. Mamy specjalną miarkę tutaj, która pozwala wlać do środka aż 1,7 litra liquidu, także no nie wiem, czy iJust mógłby takie coś pomieścić, myślę, że chyba nie. O nie, ja nie mogę zazdrościć, szkiełka bulby wypuszczają, które co, zwiększają do 7-8 ml, no nawet najnowszy Tytan od, wiadomo, nie jest w stanie pomieścić aż tyle, tam jest raptem ile, 21 ml, mało, wciąż mało. Co to jest 21 ml? Dobrze. Dalej. Dodatkowo podświetlany przycisk. No, technologię trochę ściągnęliśmy od smoka, trzeba przyznać. O, właśnie skończyło się zagrzewać, więc za chwilę przejdziemy do pokazu, ale skończymy pierw część techniczną, wiadomo. Co jest teraz bardzo ważne, przy okazji jak tu zagrzało się... Można pokazać. Tak jest. Możemy tutaj otworzyć ustnik. O, proszę. W tym momencie, jak widać, leci tutaj para wodna, leci tu vape i... rewolucyjny system oszczędności liquidu. Jak widać może tutaj w tym miejscu, pokażę to może na papierze, nadmiar liquidu skrapla się na ustniku i cały nadmiar tego, co nie wypalimy, po zamknięciu z powrotem wpada do środka. Po prostu spada do środka, mamy oszczędność niemalże pół litra liquidu na cały tank, wraca z powrotem. Myślę, że system jest dojebany, sam go projektowałem. Tak, dokładnie. Jeszcze sam ustnik jest wymienny, można go dowolnie kustomizować, wiadomo, zmieniać kształty, kolory, to akurat wszystko jest już w własnych preferencjach. Co jest dosyć ważne przy tak dużych grzałkach,
Fajnie by było, gdyby można było dobrze zaciągać powietrze, tak aby grzałka mogła oddychać. Dlatego zaprojektowaliśmy tak, aby w tym miejscu dokładnie był airflow górny. Powietrze wpada pod grzałkę i wypycha nasz vape prosto do góry. Tak, dodatkowo popada pod takim kątem, że na przykład jak w stosowanym griperze recoil popada to w mały ruch wirowy, co tworzy takie małe tornado, co jeszcze większej, więcej te pary się wytwarza. Dodatkowo wygląd jest to typowo customowy, można po nim malować dowolną rzeczą, każdą farbą, sprayami, co się chce w dowolny sposób. Oczywiście do zestawu będą dołączane parę próbek, żeby można było samemu wypróbować i zrobić to do całego moda pod siebie. Co najważniejsze, przy wyborze designu kierowaliśmy się tym, że oboje mamy Oboje mamy malutkie dzieci, tak, nieraz się zdarzyło, że przy jakimś fajnym boksie zostały pomalowane kredkami czy mazakami. W tym momencie tutaj pokażę może tak na przykład. Właśnie. Tak, tutaj. na moim już zabytkowym modzie, ale mogę pokazać. Takie coś się stało. Chwila nieuwagi. Poszedłem tylko zagotować wodę i co? Tak więc w tym momencie, jeśli wasze dziecko pomaluje coś na naszym vape chainiku z firmy He, to będzie wyglądał nie o tyle źle, ale całkiem nieźle, bym powiedział. Nawet jeśli narysujemy na nim kutanga, to myślę, że fajnie się to będzie komponować. Ale dobrze, z rzeczy technicznych to tyle, przejdźmy dalej. Co wchodzi w skład zestawu? Przybliżysz naszym widzom? W skład zestawu oczywiście wchodzi cały kit, cały mod vape He. Oraz ładowarka indukcyjna podpinana do kontaktu, ponieważ nie byliśmy w stanie wytworzyć takiej mocy. Nawet jeśli wsadziliśmy 48 akumulatorów, to była lipa. Dlatego zastosowaliśmy ładowanie indukcyjne. Dodatkowo w każdym zestawie znajduje się taki oto wiatraczek turbo, powodujący ochłodzenie dymu, zwiększenie ilości przepływu powietrza w środku. Zademonstrujmy może teraz. Oczywiście, jak najbardziej. No, troszkę tutaj widać działa. Teraz będzie można zobaczyć, co jest tym naszym głównym atutem, co produkuje na stacji znacznie więcej. W tym momencie odpalamy nasze turbo, kierujemy do środka i jak widać ilość dymu wytwarzanego znacznie się zwiększa. Nie jestem pewien, czy to widać na nagraniu akurat. Możliwe, że nie, ale uwierzcie, że na własne oczy widać to bardzo, bardzo dobrze. Zawsze możecie wpaść do nas, zobaczyć to i ewentualnie zdecydować się na zakup. Serdecznie polecamy. A teraz dojdźmy może do tego, co najbardziej interesuje ludzi. Do ceny. Jaka jest cena? Aktualnie według naszych obliczeń, tego wszystkiego, co tutaj wchodzi, cena wychodziła 999 zł. Wiadomo, nie chcieliśmy przekraczać 1000, więc tak ją zakończyli. Ale w tym momencie stwierdzamy, że to może trochę za dużo i teraz ceną promocyjną uzgodnimy coś innego. Jakiś pomysł? Może 200? Dawaj 200. Oj, troszkę ci to nie wyszło, ale musicie uwierzyć nam na słowo. Zaraz poprawię. Na wystawie już będzie w każdym razie. 200. 200 za vape chainik. Oszaleliśmy naprawdę. Pojebało nas, tracimy na tym jakieś... Dużo nie mówimy o kosztach, dobra. Tak? Nieważne, nas nie interesują koszta, my nie chcemy zarabiać, my chcemy mieć dobre produkty dla waperów. Dobra, co dalej nam tutaj zostaje do omówienia? Coś dajemy w zestawie do tego, jakiś gratis, poza oczywiście farbkami do kustomizacji? Myślę, że moglibyśmy dorzucić parę olejków w gratisie. Może to, co tam stoi. Jak najbardziej. Prawie bym zapomniał. No dla każdego kupującego w przeciągu 3 dni od dzisiejszego nagrania filmu. Dzisiaj mamy 31. Dzisiaj mamy 31, jak to nagrywamy. Możliwe, że 1 będzie ogłoszony film. Dlatego 3 dni od momentu pojawienia się tego filmu oferujemy w gratisie. Uwaga, uwaga. No kurwa, wkrętarkę. Czy tych ludzi popierdoliło? Popatrzcie na to. Do waszego vape'a dostajecie wkrętarkę. Tu świeci, tam świeci, wszędzie świeci. No, czujcie się oświeceni wręcz. Co jeszcze możemy powiedzieć? O, dodatkowo już podpisaliśmy umowę z fabrykami. Przedstawiciele z Shenzhen już są do nas w drodze, żeby zrobić całe pomiary i zacząć produkcję w jak najszybszym czasie. Więc
sprzedaż hurtowa oczywiście przewidziana, wszystko będzie na miejscu, tak? Fabryki przynoszą do nas, żeby było na miejscu, nie trzeba było czekać długo na dostawę. Dzisiaj zamawiasz, jutro masz, taką będziemy mieli zasadę, wiadomo. Jak najszybciej i jak najlepiej. Dodatkowo jeszcze przed chwilą przyszli do nas producenci innych popularnych sklepów, żeby zobaczyć, co tu się odkurwia. Po zobaczeniu, że mamy do zaoferowania vape czajnik, stwierdzili, że zwijają interes, chyba że odkupią od nas projekt. Jak to oczywiście na człowieka biznesu przystało, powiedziałem, że mają wypierdalać. Więc jest to nasza marka, możecie się spodziewać, że najpopularniejsze sklepy w Polsce będą się zamykać. Sprzętu już nie dostaniecie innego, bo Smog stwierdził, że to już jest kurwa przesada. Niestety Tesla stwierdziła, że dual barrel nie robi takiej chmury jak vape czajnik i to nie ma sensu. Wszystko co chcecie. Duża chmura, smak, światełka, wszystko jest. Nie musicie martwić się o grzałki. Żyć, nie umierać. Czyste marzenie, naprawdę. Polecamy. Nasi klienci testowali i co? Mwah. Takie. Naprawdę. Myślę, że proszę. To by było na razie na tyle. Chyba, że zadzwonicie w przeciągu jednej godziny do nas na sklep, to dostaniecie w gratisie przepychacz do kibla. Właśnie tak, przepychacz do kibla gratis. Ze stali nierdzewnej oczywiście, z racji, że jesteśmy haperami, wszystko musi być z SS-u, tak? Tak więc to było na tyle i czekamy na was, na wasze odwiedziny. Trzymajcie się, cześć!